Dzień dobry, witajcie w recenzji nowego niszczyciela premium niemieckiego 9 tieru ZF6, który będzie do zbudowania, w zasadzie to w momencie wypuszczenia tego materiału jest już do zbudowania w stoczni, zajmiemy się tutaj oczywiście kapitanem, modułami, później gameplayem i powiem wam czy w ogóle warto to robić, jak to się mniej więcej sprawuje, a tutaj jest, jest pewien zgrzyt wam, powiem, ale to w dalszej części materiału powiem, na końcu oczywiście plusy, minusy standardowo, więc... Nie przedłużam i zapraszam na omówienie parametry. Pamiętajcie, że to co omawiam, to już jest z proponowanym kapitanem i modułami, jeżeli chodzi o parametry o panze, że nie mamy oczywiście standardowo 19, 19, 13, siódemki na wieżach, czyli w sumie tak mocno niszczycielowo, nic tutaj nowego nie odkryliśmy. Żywotność to jest 20 150, to już jest perkiem. I jak na dziewiąty tier, to i do tego jeszcze okno, której walczy na działa, to szczerze powiedziawszy, szału szałucha peki nie robią. Artyleria to jest trzy pojedyncze 128, które mamy dwie z tyłu, jedną centralną odwróconą do przodu, no i jedną podwójną na dziobie mamy tutaj przyładowania 3,5 sekundy, które jest całkiem spoko. 122 metry rozrzutu. Tutaj jest dosyć sporo tego rozrzutu. Powiem Wam szczerze, że nie spotkałem jeszcze niszczyciela, który był w stanie dwie salwy nie trafić w stojący pancernik. Autentycznie próbowałem nagrać tą sytuację, ale oczywiście powtórzyła się sytuacja, że powtórki robią sobie tu, 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 tu i się wysypały albo, albo ją zgubiłem, nie pamiętam dokładnie. coś, coś co Albo jedno, albo drugie to było. Niestety mamy tylko 6%. Na podpałę, czyli no w teorii mamy ładny DPM, ale szansa na podpałę jest bieda. 32 mm penetracji na obekach to już jest duży plus, bo bazowo 32 mm to jest bardzo fajny wynik. Mamy prawie 4000 uszkodzeń na, na pPkach tutaj oczywiście warto je używać. No i 880 m na sekundę czas, w, znaczy prędkość wylotowa pocisku, no i zasięg maksymalnie 14,2 i to jest perkiem, co jest w sumie dosyć, dosyć spoko. Torpedy są tylko 8 km, ale mają bardzo dużą prędkość, bo jest 79 węzłów, to już jest z, z modułem. 90 sekund przeładowania, czyli półtorej minuty, 18400 uszkodzeń, to jest dosyć sporo jak na niemieckie torpedy, no ale są tylko 8 km, czyli raczej, e, raczej sytuacyjne, gdzieś tam w międzyczasie może coś wpadnie. Pelotka 52 punkty, mamy tutaj całkiem fajne uszkodzenia stałe, jak ma niszczyciel, no nie jest to jakoś turbo turbopelota, ale coś tam sobie postrzela. Dodatkowo mamy też dopałkę do peloty, gdzieś tam jakieś ósemka, to może jeszcze ją to zaboli, dziesiątka już się nie obronimy, ale jakieś tam obrażenia wpadają ze strzeleniem, ze, ze, ze strzeleniem myśliwców sobie poradzimy. Manewrowość 65 związków, fajna prędkość bazowo 67, 670 promień skrętu, no i 3,9 przestawienia steru, to też jest chyba z modułem już jak dobrze pamiętam. Kamuflaż 5 i 8 mogłoby być troszkę troszkę lepiej, no ale to jest jednak do artyleryjski, także, e, także musi mieć także no jednak no, artyleryjski to nawet nawet spoko. Jeżeli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, mamy tutaj dym, który ma 73 sekundy rozproszenia, mamy dopałkę 8%, mamy dopałkę do dział, minus 50% na 15 sekund i dopałkę do. Obrony przeciwlotniczym. Jeżeli chodzi o ulepszenia, ja grałem sobie na takim zestawie, a nie, jednak mam nie, nie, nie ster, tylko napęd. To jest ster w sumie się nie opłaca przy tym obrocie e, camo. E, dopamkę do dział na ostatnim slocie. No tutaj gramy jednak działami. E, wrzuciłem sobie modyfikację wyrzutni torpedowych, ale jeżeli ktoś chce, to może sobie spokojnie wziąć modyfikację systemu celowniczy, żeby zmniejszyć troszkę ten rozrzut, lub ewentualnie można sobie wziąć modyfikację głównej baterii, żeby obrót wież troszkę przyspieszyć, bo tutaj te wieże kręcą się dosyć, dosyć, dosyć słabo. To jest 18 sekund obrotu, i to już jest perkiem. Kapitanie, plus do tego ochrona maszynowni i modyfikację głównego uzbrojenia. Jeżeli chodzi o kapitana, mamy tutaj oczywiście mocno artyleryjsko. E, mamy wzięty ekspert baterii głównej, żeby zwiększyć zasięg. E, ja gram na pierwszym slocie jeszcze ze smarowaniem trybów, żeby jednak troszkę, troszkę przyspieszyć to obracanie, wiesz. Adrenalinka, tutaj nadzorca jest bardzo ważny, żeby zwiększyć ilość tych naszych konsumabli, no camo, oczywiście hapeki, żeby dorzucić, bo tutaj z tymi hapekami jest biednie. Ostatni bastion jest bardzo ważny i zapobiegawczy utrzymanie, żeby zmniejszyć szanse na utratę, ewentualnie turbo uszkodzenie naszych modułów. W zasadzie możemy zacząć sobie od smarowania trybów, później ostatni bastion jest bardzo ważny i później, jeżeli w zależności jak chcecie, to albo nadzorce, albo eksperta przeżywalności, a następnie camo, a reszta perków to już jak, jak sami, jak sami uważacie z kolejnością, tak to się mniej więcej prezentuje. No cóż. ZF w porcie e, niestety z opłacalnością będzie ciężko ocenić, ale to też powiem już e, już w samym materiale, ponieważ nie znam jeszcze jakie będą dokładnie nagrody w momencie nagrywania tego materiału, e, naklejka jest okręt testowy, ale to już jest ostateczna wersja, e, możemy nagrywać już recenzję, nic już tutaj nie zmieni e, dlatego sam jeszcze do końca nie wiem jeżeli chodzi o opłacalność, ale to zaraz powiem e, no i tutaj mam jeszcze tą, ten okręt bez tego camo, śmieszne dla mnie to camo, które będzie na nim wygląda naprawdę okropnie, jedno z brzydszych Kamo w można spokojnie zrobić materiału najbliższych kamo, i tamto kamo będzie na pierwszym miejscu. Dobra, nie przedłużam, przechodzimy sobie do bitwy. Zacznę może od opłacalności. To, co wspomniałem już w samym porcie. Ciężko mi jest określić, wiem, że to będzie jeden z najdroższych okrętów w stoczni, bo y, będzie jednak te etapy są dosyć drogie i niestety, z tego co widziałem, po drodze nie będzie żadnego okrętu. Czyli WG e, troszkę eksperymentuje, jak bardzo mogą nagiąć cenę za etap, e, dając okręt, który, według mnie, przyznam się szczerze, jestem mocno podzielony nad opłacalnością ogólnie posiadania go w porcie, bo Grałem nim e, nie pamiętam dokładnie ile bitew, e, ale było to na pewno na pewno kilkanaście bitew i szczerze powiedziawszy, nie wiem do końca co o nim sądzić. Na początku, e, po jak, przy, przy pierwszej dziesiątce bitew, myślałem, że, że po prostu. No bez nadzieja, ten okręt jest straszny. Rozrzut, mimo tego, że jesteśmy niszczycielem, to naprawdę zdarzyło mi się i to nieraz, gdzie stojący pancernik pociski go obrysowały. Nie to, że wiecie, że one poleciały gdzieś nie wiadomo gdzie. Nie, one spadły po prostu obok pancernika. Stojący pancernik. No. Chyba, chyba aż tak problemu z celowaniem nie mam. Bo jednak niszczyciele są moim mainem, więc no nie spodziewałbym się po niszczycielu takiej akcji. Ale z drugiej strony, później, jak już sobie nią troszkę pograłem i powiedzmy, zrozumiałem, no nazwijmy to zrozumiałem, ten niszczyciel zaczął przynosić nawet fajne bice. W sumie ta, która jest w podkładzie, całkiem fajnie wyszła. Co powiem, to tutaj będzie taki mini lekki wyciąg. I już turbo w wyniku damage'u nie będzie, ponieważ tym niszczycielem trzeba się troszkę namęczyć, żeby wynik naklepać. Te 8-kilometrowe torpedy przy obecnych losowaniach no to jest bieda na dziewiątym tierze, nie oszukujmy się. One są mocno raczej do ratowania sytuacji, raczej do takiego od, odstraszania przeciwnika, czy też czasami jakiegoś turbojolo przez wyspę ewentualnie, niestety takiego torpedowania obraźni. Z torped za wiele nie zrobimy, ponieważ wszyscy obecnie na tych dziesiątych, dziewiątych tierach po prostu uciekają, jest daleko, gdzieś tam są, mam nadzieję, że zmiany w jastrzębium wzroku w końcu to naprawią i ludzie zaczną grać troszkę bliżej i wtedy będzie można się pobawić nawet torpedami na czymś takim, no i dodatkowo przeszkadzają nam radary, no nie na 8-kilometrowych torpedach jest bardzo ciężko, no, chyba, że na danej flance nie ma radaru, to możemy się wtedy, wtedy jakoś przyjemnie pobawić. No ale niestety są to one bardziej opcjonalne. Tutaj liczymy na działa. Działa, jeszcze raz działa, które w sumie nawet fajnie zadają obrażenia, będziecie widzieli kilka sytuacji, gdzie, e, gdzie nawet e, co prawda tam pod koniec bitwy będzie sytuacja walka z Frieslandem i na dopałce uda mi się go, uda mi się go zrobić, tylko nie pamiętam w tym momencie ile dokładnie on tam miał HP. I, ale jednak tą walkę uda się wygrać właśnie dzięki tej dopałce. Gdyby nie ona, to niestety, niestety tego się nie uda zrobić. Brakuje tutaj, szczerze powiedziawszy, gdyby ten niszczyciel zamiast, yy, zamiast dopałki do polotki można było sobie założyć na przykład hydro o to by już zmieniło podejście tylko, że wtedy jeżeli daliby mu hydro to pewnie zwiększyliby mu kamo też, a to już byłby spory minus. Ogólnie ten niszyciel jest dosyć, dosyć duży, dosyć wysoki, jeżeli chodzi o jego, o, o jego wielkość, także trafić go też wcale nie jest tak trudno, zdarzyło mi się zebrać od pancernika za konkretną ilość obrażeń, bo wlazło mu tam tych pocisków, trafił mnie bez problemu, więc no trzeba się, trzeba mieć na to uwagę, układ wież też w sumie jest nawet przyjemny, mamy tą jedną centralną, która się kręci podobnie jak frontalna, czyli mamy, jeżeli gramy frontem do przeciwnika, to zawsze te trzy, e, trzy działa strzelają, gdzieś tam te dwa tylne, w sumie, są wychyły tych nie są też jakieś, jakieś mega biedne. Torpedy też mają całkiem, całkiem porządne te wychyły, ale brakuje mi tutaj takiego, wiecie, smaczka, takiej, kro, takiej kropki nad I, gdzie, gdzie naprawdę mógłbym polecić ten nakręt, a szczerze powiedziawszy, sam się zastanawiam czy Wam go polecać, czy nie. I jestem w takiej mocnej rozterce, bo ja uważam, że chyba nie do końca warto, warto posiadać. Zresztą widzę też po, po feedbacku innych ceceków, że nie jestem samotny w, w tym okresie. Było tam kilka osób, które mega chwaliły ten okręt, no ale, ale jednak jest, jest mocny podział. Ja osobiście uważam, że jest to jeden z najgorszych okrętów dostępnych w stoczni, o ile nie najgorszy. Puerto Rico było, było fajne, nie oszukujmy się, ta wytrzymałość działa, no co prawda celność bieda, ale jednak. Odin, król rankingów jak na 8 tierze. Anchorage ma swój dym, można nim się fajnie pobawić, eee, czemu nie? Hizen, eee, fajne działa. Pan też może bieda, ale jednak to jest Hizen, więc okej. Okay. No a ZF6, no mamy w końcu niszczyciel, okej, okay, super, ale. Jeżeli lubicie niszczyciele działowe, jeżeli lubicie, przepraszam, artyleryjskie jeżeli lubicie tego typu niszczyciele no to zt 6 wam się spodoba ja lubię niszczyciele artyleryjskie i powiem wam szczerze, że brakuje mi takiego smaczka właśnie w tym niszczycielu te działa coś tam postrzelają, może się nimi pobawić, ale jest naprawdę bardzo ciężko, w przypadku sytuacji, gdzie gdzie zabraknie nam teamu, to tym niszczycielem jest bardzo ciężko coś zrobić, bo jeżeli nam nie poświecą, będziemy musieli się zadymić niestety przy tej prędkości, przy tej wielkości nie postrzelamy sobie za dużo bez dymu, bo jeżeli tylko, jeżeli tylko będziemy się świecić, to będziemy zbierać i to w sumie, nie wiem czy będzie widać na powtórce, ale starałem się w Kremlinie trochę postrzelać i jeżeli tylko mnie zobaczył to od razu zaczął do mnie próć, a wcale tak trudno nie było we mnie trafić, bo jak wspomniałem jest to całkiem całkiem spory niszczyć, więc musimy się z tym liczyć, że jeżeli strzelać, to raczej jest bezpiecznie z dymu, ewentualnie gdzieś na maksymalnej odległości, no i oczywiście kręcąc, kręcąc tyłeczkiem, jeszcze raz kręcąc torpedy sytuacyjne. Ta obrona przeciwlotnicza może coś tam sobie postrzela, gdyby te 52 punkty coś tam sobie pozadają obrażeń, ale też jakiegoś jakoś super się przed, przed, polotką, przed samolotami nie obronimy. Jeżeli połączymy pelotę z innymi krętami, to oczywiście coś tam coś tam pospada, ale sami raczej nie, nie możemy na tym coś. Także głównie artyleria Torpedy opcjonalne. Fajna jest alfa nad tych PPK. Fajnie, że mamy dopałkę do, do artylerii. i czasami w tych niektórych sytuacjach może się przydać na coś. Coś atakuje, to możemy sobie tam pozwolić ewentualnie obronić, uciec i tak tak dalej. Zresztą na ten nieśledź wygląda jakby chciał mieć hydro, ale jednak coś ma mu coś mu nie wyszło, czyli mamy dużo konsumabli, a tak nie do końca. Nie do końca one są jakoś turbo, turbo użyteczne, no bo obecnie to pałka do przeciwfunkcji to jest według mnie taki kamień patyczek do odstraszania, a nie faktycznie a nie faktycznie użyteczny konsumabel, brakuje mu czegoś takiego takiego efektu. No to pałka do prędkości też spoko. Dym połączenie, połączenie, e, przyspieszenie ładowania baterii głównej. No fajnie. Fajnie. Myślę, że głównie przez to przyspieszenie do ładowania. Myślę, że część osób, jak zobaczyło, o ja, zuma przyspieszenie do doładowania. Bierzemy, bierzemy od razu. I może dlatego ten niszczyciel wyszedł im taki, jaki wyszedł. No cóż, przechodzimy sobie do plusów i minusów. rusiki to oczywiście przeładowanie i dopełka do przeładowania. Apeki, które mają fajną alfę. 32 mm penetracji na hajkach. Po... Pozwala nam tutaj fajnie tymi hajkami robić obrażenia na tych mniej opancerzonych celach. No i oczywiście możemy się też bijać w dzioby tymi hajkami ewentualnie. Niestety minusem jest rozmiar no i zasięg torped. Gdyby to było 8-8, no rozumiem, ale jakby tak 10 albo chociaż 9,5 już byłoby wbrew pozorom te 1,5 km zrobiłoby naprawdę sporą. Sporą różnicę, no i przede wszystkim, według mnie minusem jest cena. Nie oszukujmy się, okręty w stoczni nie są, nie należą do najtańszych. Nawet jak zrobimy tam te wszystkie etapy z, z, z misji, z dyrektyw, przy których trzeba się namaczyć, to i tak dobloniki musimy wywalić. No i niestety ja osobiście jestem w mocnej rozterce, czy polecać, czy nie polecać, ale bardziej bym się stawiał, bardziej bym się kręcił w tą stronę, niepolecania tego okrętu. Według mnie czegoś. Jakiegoś takiego aspektu mu brakuje zdecydowanie. No i to brzydkie kamo w sumie, mogę w minusy wrzucić też jeszcze. No cóż, dziękuję pięknie, mój drogi widz, za obejrzenie materiału. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie. Robicie, nie robicie, odpuszczacie tą stocznię, czy jednak napalacie się na ZFK i chcecie ją mieć w porcie. Trzymajcie się, hej, pa. pa.